Wartość y jest zawsze o 3 większa niż podwojona wartość x. Czy y jest funkcją x? No dobrze, więc funkcja. Gdyby y miało być funkcją x, to znaczy dla każdego x byłby tylko jeden y. Prawda? Czyli to była pewna funkcja, gdzie x miałby być argumentem, czyli wkładamy x i wyjmujemy y. Prawda? Dla każdego x jest tylko jeden y. No i zobaczmy, czy ten związek pomiędzy y i x opisany tym zdaniem ma właśnie tę własność, że dla każdego x tylko jeden y spełnia. Czyli tak, wartość y równa się, jest zawsze o 3 większa, czyli to jest 3 plus coś, prawda? Plus co? Podwojona wartość x, czyli y to jest 3 plus 2x. Prawda? To jest matematyczny zapis tego zdania powyżej. Wartość y jest zawsze o 3 większa niż podwojona wartość x. No i widzimy, że właśnie to jest y jest funkcją x, prawda? Czyli możemy napisać y jest f od x i to jest właśnie 3 plus 2x. No dlatego, że jak mam x, to mam tylko jeden y, no właśnie dany tym wzorem, prawda? Jeżeli x równe 0, no to y równe 3 plus 2 razy 0, czyli 3, prawda? Jeżeli x równe 7, to y równe 3 plus 2 razy 7, czyli 14 plus 3, czyli 17. I tak dalej, prawda? Mam x i ten wzór mówi mi, że y musi być właśnie tyle. 3 plus 2 razy x, czyli y jest funkcją x.